Jeden inwalida na ciężarówkę, bezpieczeństwo przede wszystkim. Trzeba smucia. Demonie Knight. W tym tygodniu zaczęły się egzaminy rekrutacyjne na uczelni. Czy mógłbym prosić o blesa na pierwszy i drugi, trzeci etap? To te oblesujemy Demonite'a? Tak, abrakadabra. Pokus, pokus, czary, mary. Ty przechodzisz wszystkie etapy jak stary, czy coś. Chociaż nie, bo stary nie zawsze dobrze robi. To Teo jest mistrzynią rzucania zaklęć. Proszę Teo zarobić zaklęcie jakieś na wszystkie etapy. Musisz wybrać chwilę, to coś wymyślę. Dobrze. To ty w trakcie przeprowadzki wymyślaj zaklęcie, rymowankę, a my lecimy. O, Teo, popatrz, no to wszystko musimy upchać. Ale będzie dobrze, zobacz. Ale ja... Halo, halo, bo ja cię nie słyszę. Tak, a, dobrze, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Bo ja myślę nad zaklęciem, że za dużo naraz byś chciała ode mnie. To jak zrobimy pauzę, to ty będziesz łóżko. Dobra, to chodźmy łóżko. Wynieśmy je. To chodźmy przez te drzwi, o. O, ślicz. Nie mieścimy się. Czekaj, czekaj, czekaj. Z tej strony będzie nam wygodniej. W dupie wygodniej. Na no bo masz tam kreseczki, masz, że jesteśmy bezpieczne, widzisz? Nie, to chcesz być inwalidą jeszcze bardziej, że się na jezdnię pchasz? Ja tu wezmę nam stąd, żeby nam było łatwiej tego narożnika zabrać. Ten wazon nikomu i tak nie jest potrzebny, więc się nie przejmuj. Ale patrz, jak ładnie na kartonach wylądował. Ten stolik mogę zabrać, o. No, że tam nie pierdzieli w tańcu, nie? Nie mogła trafić drzwi, to wypieprzyła paczkę przez okno i dara, nie? No i tak właśnie, no. My jesteśmy najlepsze. Rzucaj. Ja złapę. Ale rzucaj tak, żebym ja złapę, a nie... Żółw cię przytulić. Rzucaj żółwie! Daj to żółwia przez okno! Daj go! Czekaj. Czemu on się... Ja nie umiem trafić! O? No, no, żółwiem przez okno. A jak ona ciężarówkę nie jedzie z nami? Dobra, łapaj go i przez dziurę tutaj. Ja mam pomysła. Pomogłam. Pomogłam. Co tam się dzieje? To chodź im rzucimy, żeby on tak głębiej tam leżał. Ui, na żółwiu, nie! Uwięziony żółw! Jest do krzesła, już nam się nie mieści, już nam się nie mieści. O, bogowie, co tu się wyprawia? No i poleciałam tym krzesłem w dupę jeża. Albo w dupę żółwia. Ty, tu jest jeszcze ten, do wyniesienia fotel cały taki duży. I jeszcze nas wychrumkali, bo przeklułam byłam. Zacięłyśmy, że to było krzesło jakieś. Ale patrz, jak trzeba lodówkę przenieść, to nam idzie perfekcyjnie. My to jednak wiemy, co dobre. Ui, ten biedny żół jeszcze lodówkę na Reynolds. Paczek nam super idzie. Jest, bo się wyrabiamy. Jesteśmy najlepsze w przeprowadzki. Wiem, ale tu można było bić. To bi. A ja nie chcę nic mówić, ale to jak ty bijesz tą skrzynkę na listy, to przypomina mi mój pierwszy raz, nie? Pierwsze w życiu spotkanie z penisem. Chodź to rzucić ze mną! Jak nam sami tutaj żółw cię ugryz. Siema wszystkich, halo Dubsko. Siema wszystkich, halo Dubsko. Świetnie powiedziałam. Halo, halo. Jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że jesteście odcedzeni i już tutaj nie będziecie walić w majty przez nas. Moriarty, bo ty zawsze idealnie wchodzisz. No. Jaki piękny! Piękny! Gdzie to? To, o. Ciao. Ciao. Ty możesz być ominka! Dobra,
czapką. O, z koroną! Albo magiczny też był taki. Też będziesz jednorożec Potter. Coś... A, tu mi się skórka zmienia. Taki zombie. Włosy, jakieś liczne, zielone S.O. Jakie S.O. Jaka teorożec! To jest piękne! To teraz ty prowadzisz, tam za strzałką. Macie. Musiałam wszystko przejechać od razu, nie? I skrzynkę na listy. Po co listy? Ludzie listy piszą. Na. Jest dom koszy. To jest dom rozkoszy, tylko zapomnieli dodać. Mi zaproponowali, żebym teraz ja była reptilianinem. Ja nigdy reptilem nie będę. Nie byłam, nie będę. Wolę być dzbanem niż reptilem. Z drugiej strony, jakbym była reptilem, takim Billem Gatesem, to bym was wszystkich zabiła szczepionkami. O Boże. A miała milion hajsu. A, bo myślałam, że będziesz chciała to czytać. Klient poprosił, żeby nie rozbić jego rzeczy. Będziemy ostrożni. A żartuję, zapłacił ubezpieczenie od przeprowadzki, tłuszcie co chcecie. Nie. Robota marzeń po prostu. To chodźmy najpierw po łóżko. Aha, bo ja postanowiłam być skuteczniej. Ja mam pęty za dupką teraz, widziałaś? Jaka ty jesteś piękna, tęczowa jesteś. Proszę, co? I tutaj, a! Rzucanie, klikaj, trzymaj. A to teraz, no. Ja was z tej strony, ciekawe czy to wypadło. Nie, nie wypadło. Czekaj, ja wyjdę z tej i jeszcze raz rzucimy. Ja ci pomogę, o jak mi tak romantycznie, jak uwierzy w ducha, ja cię tak od tyłu i w ogóle. No, już zmieni. To teraz, rzucanie czym? Znowu się zahaczy o tą deskę. Po drugie rzucimy w ogóle w dobrą stronę. Zahaczy się jak nic. Ja, ale kalkulatoret. A może, czekaj, to ja złapię z tej i może rzucimy nim tak po prostu, nie? Daj, rzucamy. Nie, on poleci na ulicę. Nie! Ratuj pianino. Ale się nie chowaj za krzakami, tylko mi pomóż mi. Help me! I ten stół tutaj jeszcze. Co ty robisz? Z dobrej strony tam. Że ja wezmę ten stół, wypierdolę, bo nam przeszkadza. Zacięłam się. Tam go wyniosła, patrz, z powrotem tu jest. Już kolejny bluz poleciał, ta gra jest zła, ona jest bluzgogenna. Ja się miałam ukulturniać, się miałam. No właśnie, tak też się zdziwiłam, no ale miałam się ukulturniać. Dobra, tam się przecież nikt nie będzie z tego szczelał. Chyba. Przecież wrzucę to do środka. Nie, tylko 12 rzeczy, czy ileś tam będzie. Spoko, mamy milion czasu. Jest dobrze. Tak, młodeczka się od 2014 ukulturalnia i do tej pory to jakoś nie chce wyjść. Ale wszystko będzie dobrze, słuchajcie, kiedyś się ogarnę. Kiedyś się ogarnę, ogarnę się. Aż w końcu się ogarniesz. Jestem coraz bliżej, kiedyś się ogarnę. Ej, bo mnie tu trzeba się kanał. Widzisz, ty jesteś koniem jednorożcem, to co cię kura boli? Co za kura w ogóle? To jest wściekła kura. Biegnę ci pomóc z lodówką. Lodówka to jest najważniejszy element każdego mieszkania. Kura mnie bije! Kura! Drobiu, idź stąd! Przeklęty drób! Wypierdalaj! Nie da się bić! Nie da się bić kury! Jeszcze brzydko powiedziałam dwa razy przez nią. Patrz, biegnie za nami świnia. Ci mówię, że mnie goniła. O nie. Arka Gdynia, kura świnia. Czy co? Daj mnie to kurę, bo ona mnie wkurza. Chodź tu. Chodź tu. Mam francę, patrz.
W ogóle. Na ciężarówkę i siedź tam. Mamy jeszcze 4 minuty tylko. Idę. Gdzie mi tego fiflaka tu kładziesz? Temu, ale ty masz być jednorożcem, nie żółwiem. Cześć, ja sobie wyjdę drzwiami, bo już nie będę się przez te trawy przypierdzierać jakiś osioł albo jednorożec. Zgubiłam krzesło! A ja zgubiłam zdjęcie z paczki. No to jak? Ja umiem dobrze ciągnąć. Rwi, ja wierzę w twoje ciągnięcie. Chodź. Bo to już koniec. Poszło. To jest najostatnia rzecz. Ja i patrz, jeszcze nam minuta czasu został. A, jesteśmy zajebiste w tą grę. Ja! Szybko poszło! Rozwaliłyśmy ten stoper! I telewizor też! Jej! Czy zrobiłyśmy jakiś bonus? Nie zrobiłyśmy. Bo nam kura wlazła! Jak można było? A bo to by trzeba chyba tą paczkę jak ostatnią zabrać, wiesz? Widzisz, jak te rzeczy się tam przewalają? Najlepiej, i teraz ty biegniesz! A ty masz tęczę cały czas, zostałyśmy w fale na czacie. Miałyśmy robić zaklęcie na to, żeby wszystkie terminy zdać i egzaminy. Wiem! Hokus pokus live unijny, ty zaliczasz wsie terminy! Będzie działać? Będzie działać, niech tak się stanie i tak też jest. Gotowe. O, tutaj jeszcze Aleksander powiada, że nie wsie terminy, ale mogą być egzaminy. Też może być. Ale patrz na to. Zaczynacie mieć niezłą reputację. Ktoś poprosił konkretnie o was. To znaczy, że jesteśmy najlepsze w tę grę. Domek z basenem, jedź. To będzie dobre. Jedź do koła, nie? Chcieliście GTA, macie. GTA Theo Edition. Ciągnik. Kupiłem Theo ciągnik. Zawsze chciałam mieć takie coś, tylko po to, by wozić ją. Ja tylko chciałam powiedzieć, że rozjechałaś bałwana. Ja w takim razie, jak ty tak rozjeżdżasz bałwanów, to cię zatrudnię z ciężarówką u gąciarza pod rządem, nie? Dobra, to się wytnie. Że z mojego życia śmieci same się wyniosły. Wczoraj biały welon, jutro białe włosy. Wczoraj byłeś w Żabce, dzisiaj jesteś bezrobotny. Generalnie nie płaczę, w Katonic, że jesteś zwolniony. Przecież zawsze możesz do Anglii jechać na mopy. Wczoraj biały welon, jutro białe włosy. Wczoraj byłeś w Żabce, dzisiaj jesteś bezrobotny. Lecz to nic nie znaczy i pamiętaj sobie jedno. Życie zawsze czeka na ciebie z nową ofertą. Na znalezienie pracy.